Mistrzowie i nauczyciele. Grażyna pyta, czy jest szansa, aby zło zniknęło z tego świata, by człowiek nie był barbarzyńcą. Wszystko to, co dzieje się na Ziemi, jest wyborem ludzi. To oni dokonują zmian. To oni dokonują transformacji. To oni wspierają dane sytuacje, dane wydarzenia. Każdy człowiek ma potężną moc twórczą, jest kreatorem swojego życia. I swoimi myślami, swoją energią, swoimi emocjami tworzy swoją własną rzeczywistość. To jest wolna wola. Nawet jeśli pracujesz ze swoją energią, nawet jeśli pracujesz nad swoim rozwojem osobistym i podążasz w zgodzie z misją swojej duszy, na Ziemi zawsze będzie panował dualizm. Dualizm taki, aby poczuć, czym jest miłość i brak miłości, czym jest radość, brak radości, czym jest entuzjazm, brak entuzjazmu, czym jest kreacja i jej brak. Ziemia jest potężną energetycznie planetą, dzięki której ludzkość się rozwija. Żeby się rozwijać, musi wiedzieć, musi poznać obie strony. Ale postrzeganie danych tematów, co jest złem, a co jest dobrem, jest sprawą indywidualną. Każda emocja, każde uczucie może być postrzegane przez daną osobę w zupełnie inną stronę, zupełnie inaczej. Kiedy spojrzysz na zachowanie danych ludzi, to dla jednych może się okazać, że ktoś wyrwał się z danego otoczenia poturbowany, słaby i musi uporządkować całe swoje wnętrze, zbudować je od nowa, ponieważ otoczenie, w którym żył, działało dla niego destrukcyjnie. I z kolei druga osoba, która wychowywała się dokładnie w takim samym otoczeniu, czując tą wewnętrzną swoją siłę, wyrywając się z danego otoczenia, jest gotowy stawić czoło wszechświatowi, stawić czoło swojemu życiu, bo wie, do czego nie chce wrócić, bo już przeszedł swoje i teraz ma siłę do tego, żeby zdobywać szczyty. To samo otoczenie, dwoje różnych ludzi, w zależności od tego, co wynieśli z tego otoczenia, takie zaczęli kreować swoje życie. Dla jednego dane słowa od kogoś mogą być motywujące, dla kogoś innego przygnębiające. To jest sprawa indywidualna. To, czy z czymś rezonujesz, to w jaki sposób podchodzisz do danej sytuacji, to, co wysyłasz z siebie wraz ze swoimi myślami, ze swoimi słowami do wszechświata, to jest twój wybór, to jest twoja wolna wola. Ty masz potęgę, żeby zapanować nad swoimi emocjami, żeby zapanować nad swoimi myślami. Wymaga to praktyki, nauki, ale jesteś kreatorem życia. I postrzeganie tego, postrzeganie danych sytuacji, danych wydarzeń, to, jak ludzie się zachowują, jest rzeczą indywidualną,
ale im bardziej jesteś w energii miłości, w połączeniu z jednością wszechświata, tym potężniejszą częstotliwość wysyłasz do tego, co cię otacza, do tego wszystkiego, co cię otacza, do tych wszystkich osób, które cię otaczają, że one dostają od ciebie ten promień miłości i on uzdrawia. Im silniejsze jest uczucie w nas, tym silniejszy rezonans tworzymy z miłością. I ktokolwiek wchodzi w twoje biopole, już doświadcza tej zmiany, tego uzdrowienia. Na poziomie energetycznym, na poziomie mentalnym, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Więc jeśli dążysz do tego, żeby uzdrowić ludzkość, żeby zminimalizować zło, skup się na miłości do siebie, na tej wewnętrznej energii światła boskiego, miłości bezwarunkowej, płynącej ze źródła w tobie. Każda osoba, która poczuje w sobie miłość, która zacznie kreować świadomie swoją rzeczywistość, przyczynia się do zmian we wszechświecie, na ziemi. Wszystko zależy od ciebie. Masz w sobie moc kreacji. Dziękujemy.